Dzień dobry. Poczekamy jeszcze chwileczkę na osoby, które do nas dołączą. Także minutka, 2 minuty i wystartujemy z webinarem. Pozdrawiam serdecznie z Mysłowic. Pozdrawiamy również. Warszawa pozdrawia. Słuchajcie, napiszcie może na czacie, czy wszystko ok z moim głosem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Wszystko ok? Super. Ok, to słuchajcie, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym webinarze z cyklu Zaprogramuj przyszłość. I na początku kilka takich rzeczy organizacyjnych. Słuchajcie, ja Wam wklejam w tym momencie plik z listą obecności. OK, to jest lista obecności. Macie tam możliwość zapisania się oczywiście na końcu dzisiejszego webinaru. Będzie możliwość pobrania zaświadczenia. Oczywiście na końcu podkleimy Wam odpowiednie linki. Mamy jeszcze kilka webinarów w tym roku Zaprogramuj przyszłość. W przyszłym tygodniu jest jeden webinar. Mamy też rozpiskę dostępną na naszej stronie. Możecie sobie dokładnie sprawdzić, co jeszcze przed nami. Nie będziemy robić webinaru po Bożym Ciele, więc w przyszłym tygodniu jest okazja, żeby dołączyć do nas we wtorek. OK, to witam Was jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Karol Zieliński i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy webinar. Jest też z nami Marlena. Będzie moderowała czat. Będziemy też starali się odpowiadać na jakieś wszystkie pytania, które będą się pojawiały w trakcie. I tematem dzisiejszego spotkania jest, to jest takie pytanie, które też możemy sobie zadać na samym początku. Czy jest miejsce na modelowanie 3D w edukacji wczesnoszkolnej? Dzisiaj to, co będziemy chcieli zrobić, to będziemy krążyć trochę wokół tematyki eko, zero waste. Z racji tego, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska, więc trochę będziemy dzisiaj o tym mówić. Też pokażę narzędzia, które będziemy mogli wykorzystać do przygotowania projektu związanego z tematyką eko. I tak wygląda plan dzisiejszego webinaru. Na początku omówimy sobie trochę, ja pokażę aplikacje, które możemy wykorzystać do twórczości. To są aplikacje, które wspierają twórczość, szczególnie w przypadku tworzenia prototypów różnego rodzaju rysunków, które później możemy przenieść do projektowania naszych modeli 3D.
Później będzie taki moment, kiedy też pokażę konkretne aplikacje do modelowania 3D, jak to można wykorzystać w pracy z naszymi dzieciakami. Też aplikacja, konkretnie tutaj mówię o Tinkercadzie. Aplikacja ta umożliwia tworzenie klasy z naszymi projektami i też postaram się omówić, jak możemy utworzyć taką klasę i przygotować projekty razem z naszymi uczniami i dla naszych uczniów. Również ta aplikacja wspiera modelowanie blokowe, modelowanie, które w pewnym sensie jest zbliżone do tego, nad czym pracujemy na przykład w programie Scratch Junior. I na sam koniec naszego spotkania kilka inspiracji, jak jeszcze możemy wykorzystać różnego rodzaju narzędzia do modelowania 3D. I też takim kontekstem, który dzisiaj będziemy wykorzystywali, też to, co ja chciałbym zaproponować, to jest przejście w konkretnym scenariuszu w modelu STEAM. Mam nadzieję, że gdzieś w trakcie tego webinaru to też będzie jasne, jak to wygląda. STEAM, czyli połączenie sztuki, edukacji, technologii, matematyki i nauk ścisłych. Czy to jest scenariusz zajęć, który łączy sobie te wszystkie nauki? I dzisiejszy scenariusz, który ja przygotowałem dla Was, właśnie tak będzie wyglądał. Będziemy sobie w tym modelu STEAM pracować. Słuchajcie, chciałbym się zapytać też, może napiszcie na czacie, czym Wam się w ogóle kojarzy modelowanie 3D? Czy coś się otwiera podczas tego sformułowania? Czy mieliście może wcześniej do czynienia z modelowaniem 3D? Jeżeli tak, to może jakich aplikacji używaliście? Aplikacje do kolorowanek. Sylwia napisałaś z dużymi drukarkami i wolnym drukowaniem. Tak, rzeczywiście druk 3D jest dosyć powolny, ale to jest również technologia, która cały czas się rozwija i też są dosyć dobre perspektywy na przyszłość, które też pokazują nam, że będzie przyspieszał. Długopisy 3D również. Okej, czyli wychodzi na to, że za bardzo tutaj nie pojawiają się żadne odpowiedzi, jeżeli chodzi o aplikacje związane z modelowaniem 3D. To dobrze, bo dzisiaj będziemy mieli okazję poznać kilka fajnych aplikacji, które pomogą nam w tym, żeby tworzyć fajne projekty. Dobra wyobraźnia przestrzenna jest jak najbardziej czymś, do czego też dążymy. W całym tym projektowaniu 3D, to szczególnie z mojej perspektywy, tak naprawdę chodzi o to, żeby uruchamiać kreatywność i żeby uruchamiać to nasze poczucie, że projektujemy coś i tworzymy fajny projekt przestrzenny. Teraz przykleję Wam link do Menti. Menti to jest strona i aplikacja, w której możemy zbierać różnego rodzaju pomysły.
Być może już kojarzycie. I słuchajcie, chciałbym teraz Wam zadać konkretne pytanie, też związane z tematem ekologii. Czy są jakieś konkretne przykłady na ekopomysły, które możemy wdrożyć w naszym domu? Skorzystajcie z tego linka, który jest poniżej, i wejdźcie na stronę i wpiszcie pomysły, te, które Wam się kojarzą na projekty eko, które możemy stworzyć w naszym domu. Ok, dajcie mi chwilę, udostępnię ekran i zaraz zobaczymy sobie, jakie pomysły nam powstają. Mamy kodowanie, pudełka na sortowanie, podkładka pod kubek. Kosz na śmieci. A, okej, czyli kręci się ekran. No dobra, mam nadzieję, że za chwilę uda się go załadować. Okej, słuchajcie, teraz powinno być już okej. Przynajmniej u mnie nie pojawia się żadne koło kręcące. Napiszcie tylko jeszcze tak na szybko, czy już widzicie mój ekran. Super. Dobra, no to wchodzimy. Czyli tak, mamy pudełka na segregowanie
Pojawiły się również pudełka wielorazowe, jakieś kubki ekologiczne. I to jest rzeczywiście tak, że możemy sobie takie rzeczy zaprojektować, na przykład z tetrapaków. Bardzo fajnym pomysłem jest wykorzystanie pustych pojemników po mleku, na przykład, i z których można stworzyć doniczki albo inne fajne pomysły. Słuchajcie, Menti to jest też narzędzie, które możecie wykorzystać w swojej pracy. Na przykład prowadząc jakieś zajęcia też możemy udostępnić taki ekran, dzięki czemu uczestnicy naszych zajęć mogą właśnie wpisywać różnego rodzaju pomysły i później możemy te pomysły udostępniać, żeby były dla wszystkich widoczne. I na końcu też jeszcze przykleję Wam te wszystkie narzędzia, z których będziemy dzisiaj korzystali i będziecie mieli rozpiskę tego wszystkiego, co możemy wykorzystać do naszej pracy. Na razie na chwilę jeszcze zamykam współdzielenie ekranu. No i tak, wspomniałem wcześniej o tym, że będziemy pracować na scenariuszu w metodzie STEAM, więc pierwszym takim krokiem do tego, żeby stworzyć na przykład scenariusz związany z drukiem 3D, z modelowaniem 3D, może być właśnie taki moment takiej pogadanki, kiedy możemy też zebrać pomysły na to, jakie w ogóle produkty chcielibyśmy w trakcie naszych zajęć utworzyć. I dlatego właśnie ten Menti, po to, żeby zebrać sobie wszystkie te pomysły na to, jaki produkt nadaje się do tego, żeby stworzyć w domu, który będzie odpowiadał na potrzeby związane na przykład z segregacją śmieci albo z szeroko związaną ekologią zero waste. No i teraz z tych wszystkich pomysłów, które się pojawiły, możemy przejść do konkretyzacji, czyli wybraniu jakiegoś konkretnego pomysłu albo kilku pomysłów, które nadałyby się do tego, żeby zacząć je projektować w programie do modelowania 3D. I to jest to drugie pytanie, które możemy zadać, czy z tych wszystkich pomysłów, które się pojawiły, jaki z nich nadaje się do tego, żeby przenieść go do druku 3D. To już możecie wpisać na czacie znowu. Czy coś z tych rzeczy nadaje się do tego, żeby zaprojektować w programie do modelowania 3D? To zbieramy pomysły, zobaczymy, co tu wyjdzie. Tak, Joanna, myślę, że to jest bardzo pozytywne, to co napisałaś. No, nawet ostatnio też są pomysły na to, żeby zacząć drukować jedzenie w takiej trochę formie, powiedzmy. Czy można wszystko wydrukować w 3D? Z pewnością to zależy od sprzętu, ale również od horyzontów naszej wyobraźni. OK. No jedzenie to jest trochę problem, żeby coś takiego wydrukować. Protezy rąk i nóg, tak. Na końcu też podeślę Wam filmik, który może być inspiracją do tego, jak pewien uczeń z gimnazjum wydrukował swojej nauczycielce protezę ręki.
Też polecam, można sobie obejrzeć już w domu na spokojnie. No więc tak, no więc tak przechodząc dalej, wybieramy sobie taki jeden projekt, który możemy sami zbudować w domu. I tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o to, jak pracować z dzieciakami, no to wiadomo, że przydałyby się też jakieś konkrety. Możemy też w tym momencie wprowadzić jakąś taką rozmowę o tym, co możemy zrobić my jako ludzie, żeby zużywać mniej, no właśnie, mniej wody, czy trochę bardziej działać ekologicznie w kontekście naszych odpadów, czy też jak segregować poprawnie śmieci. Czy taki scenariusz, w którym wychodzimy od pewnego założenia, że będziemy chcieli coś zaprojektować, również trochę kontekstowo omawiamy tematy związane z ekologią, które oczywiście też znajdują się w podstawie programowej. Ale o samej podstawie programowej też jeszcze powiem trochę na końcu, jak to się przekłada na takie konkrety związane właśnie z tą podstawą. Oczywiście też takim pomysłem, który możemy zastosować, to jest poszukanie jakichś gotowców. Możemy czy wydrukować, czy pokazać jakieś rozwiązanie zero waste. No i co? I w tym momencie, kiedy już mamy wybrane jakieś konkretne elementy, to pracując na scenariuszu metodą STEAM, przechodzimy do etapu prototypowania. I prototypowanie w naszym przypadku to jest tworzenie rysunku albo jakiegoś elementu graficznego za pomocą programu. Jeżeli są dzieciaki, jeżeli na przykład też nie mamy jakiegoś konkretnego sprzętu, to równie dobrze może to być jakiś rysunek albo kolaż z wykorzystaniem gazet. Kolaże są bardzo modne ostatnio też gdzieś. I to też może być taki proces powstawania naszego dzieła. Przechodząc do prototypowania, chciałbym teraz Wam pokazać dwie aplikacje, które mogą posłużyć się do tego, że będziemy tworzyć te nasze prototypy. Ja teraz wyłączę sobie na chwilę kamerkę, na trochę dłuższą chwilę, bo będziemy przechodzili już konkretnie do naszych aplikacji związanych właśnie z prototypowaniem i z modelowaniem 3D. OK, teraz chwilka, jeszcze raz udostępnię mój ekran, pulpit. OK. Co możemy zrobić, przechodząc już do prototypowania? Jeżeli posiadamy jakiś sprzęt, na przykład jakiś tablet, to możemy wykorzystać do tego aplikację. Na przykład Sketchbook, aplikacja, która jest dostępna do pobrania w sklepie Play. I być może korzystaliście już z tej aplikacji. Tak to mniej więcej wygląda. Sketchbook jest również dostępna na systemie iOS. Ja tą aplikację mam ściągniętą u siebie na komputerze, więc pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi
o to, jak ona działa nie na przeglądarce ani nie na tablecie, tylko konkretnie na komputerze stacjonarnym. No i tutaj mamy kilka dostępnych funkcji, które możemy wykorzystać do tego, żeby stworzyć nasz rysunek. Otwieramy sobie, po lewej stronie mamy pasek narzędzi, mamy różnego rodzaju ołówki, markery, pędzle, mamy też długopis. Możemy sobie wybrać spośród różnych końcówek. U góry mamy takie podstawowe narzędzia, typu możemy sobie zrobić jakiś wypełniacz, możemy dodać również tekst, różnego rodzaju rzeczy, linijkę i tak dalej, które pomogą nam w naszym rysowaniu. Jest to bardzo proste, wybieramy sobie konkretne narzędzie, możemy sobie zmienić kolor, na przykład na taki zielony i zaczynamy coś tam rysować. Może to być jakiś konkretny blok. Różnego rodzaju końcówki. Oczywiście aplikacja jest dosyć, znaczy lepiej działa, o wiele lepiej działa w momencie, kiedy mamy dostępny jakiś rysik lub takie narzędzie, które pozwoli nam, żebyśmy lepiej mogli coś narysować. Natomiast oczywiście również jak najbardziej jest możliwa w momencie, kiedy tego nie mamy. Tu mamy różnego rodzaju pędzle, różnego rodzaju brasze. Też możemy sobie cofnąć te projekty, możemy sobie wykasować to wszystko. To jest po prostu takie narzędzie, w którym możemy rozrysować jakieś konkretne elementy. I tak w ten sposób możemy zaprojektować to, co będziemy tworzyć w dalszej części. Drugim narzędziem, które możemy wykorzystać, to już jest narzędzie, które pomoże nam w trochę w takim przestrzennym ułożeniu naszych elementów, które będą się pojawiały później w modelowaniu 3D. Jest bardzo fajna aplikacja do tego, jak tworzyć nasze projekty w Lego. Oczywiście to też pewnie korzystacie często z tego narzędzia. Lego jest bardzo fajnym pomysłem na to, jak stworzyć nasze funkcje 3D, jak stworzyć nasze projekty. Ale jeżeli nie mamy do dyspozycji naszych zestawów Lego, możemy skorzystać z aplikacji. Aplikacja nazywa się Mechabricks. Wchodzimy strona www.mechabricks.com. Ok, to jest główna strona. Mamy przegląd różnego rodzaju modeli, które zostały stworzone przez użytkowników. Możemy sobie również remiksować te modele. To taka propos też jest dobry moment na to, żeby wprowadzić pojęcie, czym jest w ogóle remiks, jak działają prawa autorskie i tak dalej. No i możemy sobie tutaj w tym okienku zacząć układać nasze projekty.
wybieramy sobie, na pasku poniżej mamy konkretne elementy. To są w zasadzie wszystkie możliwe klocki Lego, jakie są tylko dostępne. To działa w ten sposób, że wybieramy sobie klocki i możemy zacząć układać na platformie. Kiedy już mamy wybrane nasze elementy, możemy je następnie przesuwać, przytrzymując lewy przycisk myszy. Oczywiście też możemy tutaj zmieniać kolory. Mogą to być różnego rodzaju kolory, też różnego rodzaju konstrukcje. Jest bardzo dużo elementów, z których możemy wybrać. Tutaj, jak w dolnym rogu sobie rozwiniemy pasek, to mamy też różnego rodzaju inne elementy związane bardziej z tą techniczną stroną. To już są bardziej złożone konstrukcje, czyli tak jak widzicie, możemy w tym programie tworzyć naprawdę bardzo fajne i bardzo, bardzo ciekawe projekty. Ja szczerze powiedziawszy, dopiero odkrywam gdzieś tą aplikację i gdzieś dopiero zacząłem przyglądać się temu, co można tutaj stworzyć, ale tak na dobry początek widzę kilka elementów. Możemy też tworzyć animacje. Możemy tworzyć różnego rodzaju kolaże, projekty. Są też różnego rodzaju tutoriale, które pomagają w tym, jak przygotować nasz odpowiedni projekt. Zdaję sobie sprawę, że ta aplikacja może być trochę trudna dla dzieciaków z edukacji wczesnoszkolnej, chociaż prawda też jest taka, że bardzo często szybciej ogarniają te wszystkie elementy niż my, więc myślę, że na spokojnie można spróbować wykorzystać również do właśnie takiego momentu tworzenia prototypów albo nawet gotowych projektów. To jest aplikacja MechaBricks. Na końcu jeszcze wrzucimy Wam wszystkie linki, one też będą dostępne w momencie, kiedy będzie już nagranie na naszym YouTubie. I to jest ten taki drugi element, kiedy jesteśmy już tak, MechaBricks możemy zapisywać projekty, możemy się również zalogować, stworzyć swoje konto i wszystkie nasze projekty będą dostępne online. Ja teraz do końca też ja nie wiem, czy tam jest taka możliwość wyeksportowania naszych projektów, ale prawdopodobnie ta funkcja jest również dostępna, pewnie podobnie tak, jak to będzie w aplikacji Tinkercad. Tinkercad to jest aplikacja, którą dzisiaj będziemy głównie się zajmowali. Czyli tak, jesteśmy już po etapie wymyślania konkretnych przedmiotów, które moglibyśmy zaprojektować, które mogą posłużyć do tego, żeby wprowadzić zmiany w naszym życiu codziennym, w naszych domach. To, co się pojawiło na Menti, tam było kilka pomysłów na jakieś kosze na śmieci, kosze do segregacji, jakieś doniczki itd., itd. Później, tak jak przed chwilą powiedziałem, czyli prototypujemy, projektujemy konkretne rzeczy, które chcielibyśmy stworzyć. Oczywiście dzisiaj nie mamy aż tak bardzo czasu na to, żeby sobie gdzieś tworzyć takie prototypy rysunkowe i tak dalej, ale na pewno
mamy czas na to, żeby omówić Tinkercad. Ok, www.tinkercad.com. To jest bezpłatna aplikacja do projektowania 3D. Możemy projektować, tworzyć kolaże, tworzyć różnego rodzaju konstrukcje, również związane z tymi układami elektronicznymi. My dzisiaj będziemy zajmowali się dwoma elementami, czyli pierwszy, tworzenie projektów 3D i tak trochę też kontekstowo o tym, jak stworzyć projekt za pomocą kodu. Czyli takie programowanie z wykorzystaniem kodu, no to już jest też coś, na czym pracujecie na co dzień, chociażby w projekcie Zaprogramuj przyszłość, przy wykorzystaniu różnego rodzaju aplikacji, pierwsza lepsza z brzegu, czyli Scratch Junior. Na stronie głównej mamy też dostępne filmiki, różnego rodzaju pokazówki, doniczki i donice, czyli to już jest coś, co dzisiaj trochę bardziej będzie nas interesowało, czyli stworzenie takiego modelu, który w pewnym sensie będzie odpowiadał na te nasze potrzeby stworzenia czegoś eko. Na początku logujemy się, trzeba stworzyć konto, wchodzimy sobie u góry, klikamy w przycisk zaloguj się i teraz możemy zalogować się za pomocą naszego konta Apple przy użyciu konta Google lub przy e-mailu wygenerowanym przy logowaniu do Autodesku. Ja polecam, żeby spróbować zalogować się za pomocą konta Google. Zostawiam na razie na moment ten element. Później pokażę, jak możemy stworzyć naszą klasę i jak możemy dołączyć do naszej klasy. Wybieramy sobie konto. Ja akurat mam już tutaj swoje konto zapisane. Nie wiem, czy potrzebujemy chwilkę, żeby się zalogować. Być może. Być może dobrze by było tutaj na chwilkę zatrzymać się, żebyście się na spokojnie zalogowały i zalogowali. Jeżeli jest problem z jakimś łączem, to myślę, że dobrym pomysłem jest to, żeby wyjść i wrócić do nas ponownie. Tinkercad jak najbardziej nadaje się do wprowadzenia dla dzieci z klas 1-3. Myślę, że to jest narzędzie, które na pewno z pewnością, które będzie łatwe w obsłudze, jeżeli oczywiście zrobimy odpowiednie wprowadzenie, ale dzieciaki naprawdę intuicyjnie do tego podchodzą. Dobra, jesteśmy z powrotem w Tinkercadzie. Tak wygląda strona główna. Zobaczcie, ja już mam tutaj kilka projektów, które wcześniej przeglądałem. To są projekty użytkowników lub moje projekty, które wcześniej tworzyłem za pomocą aplikacji. Też tworząc tą aplikację, możemy określić, w jakim stopniu nasze projekty będą dostępne dla innych użytkowników. I panel główny wygląda w ten sposób, że po lewej stronie mamy różnego rodzaju. To są te trzy różne elementy, które możemy stworzyć. Nas interesuje na początek projekt 3D, ale jeszcze będziemy omawiali na koniec projektowanie blokowe.
Mamy też dostępne lekcje, które możemy też wykorzystać do tego, do samonauki obsługi tego programu. To są lekcje, które pokazują, w jaki sposób możemy tworzyć konkretne elementy, funkcje itd., itd. I teraz zobaczcie, ja nie jestem twórcą stricte tego projektu, ponieważ otworzyłem go jakiś czas temu, żeby zobaczyć, jak to działa. Dorzuciłem jeden element, automatycznie jakby stworzyłem remix i to już jest coś, co jest de facto też, co jest de facto moim autorskim pomysłem. Ale od razu na samym dole jest pokazane, kto jest autorem projektu. Możemy sobie te projekty edytować, możemy sobie zmieniać, dowolnie modyfikować, jeżeli jest to możliwe. Niektóre projekty działają w ten sposób, że nie jest możliwa jakakolwiek modyfikacja. Są zamknięte dla pozostałych użytkowników, ale 90% wszystkich projektów jak najbardziej nadaje się do kolejnej edycji. No w moim przypadku nie dokonałem tutaj żadnej drastycznej zmiany. Z tego co pamiętam, to coś mi się tutaj przesunęło w tych napisach, no ale wyszło tak, jak wyszło. Projekt jest remiksem. Wracamy sobie w lewym górnym rogu do naszej strony głównej. I teraz chcielibyśmy stworzyć nasz autorski projekt. Czyli to jest ten moment, kiedy możemy wprowadzić już te funkcje modelowania 3D, pokazać dzieciakom, jak w ogóle zabrać się do projektowania 3D. Klikamy Utwórz nowy projekt. Otwiera nam się okienko. OK. Tak wygląda nasza przestrzeń, płaszczyzna robocza. Dlaczego w ten sposób to wszystko wygląda? Słuchajcie, to jest tak, że to jest siatka, która odzwierciedla to, jak dana płaszczyzna wygląda w drukarce 3D. Czyli tworząc nasze projekty, tworząc projekty w Tinkercadzie, one będą gotowe do dalszego druku lub dalszej obróbki, no, czego efektem będzie właśnie wydruk 3D. Po lewej stronie góry zawsze mamy taką śmieszną nazwę, możemy sobie od razu ją zmienić, na przykład na nowy projekt. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czemu z automatu nadaje takie dziwne nazwy, no ale być może jest to jakaś funkcja albo algorytm. Po lewej stronie mamy taką kostkę, którą możemy manipulować i w odpowiedni sposób ustawiać naszą płaszczyznę. Ja teraz klikam lewym przyciskiem myszy i w ten sposób obracam sobie płaszczyznę roboczą. Możemy poprzez scrollowanie myszką przybliżyć albo oddalić naszą płaszczyznę. Możemy to zrobić również poprzez kliknięcie plusa, minusa, powiększamy, centrujemy. Tak jest OK. Po prawej stronie mamy przybornik. Przybornik składa się z kilku podstawowych kształtów, ale oprócz tego mamy też inne kształty,
które możemy wykorzystać do naszego projektu. Czyli mamy prostopadłe ściany, walce, kule, czyli to są te takie podstawowe obiekty, figury geometryczne. I na tych figurach tak naprawdę będziemy też starali się pracować. Bo to, co dla mnie jest ważne w projektowaniu i modelowaniu 3D, to jest ta perspektywa, że tak naprawdę nie potrzebujemy wiele, że potrzebujemy podstawowych elementów, z których możemy stworzyć bardzo fajne prace. A tak naprawdę im mniej takich elementów, tym ta taka kreatywność może rosnąć. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z innych kształtów, to również mamy do dyspozycji na przykład teksty i cyfry. Możemy sobie zamontować to wszystko. Tutaj zaraz pokażę, jak to działa. Mamy tutaj jeszcze znaki. To są różnego rodzaju dodatki, które mogą fajnie ubarwić nasze dzieło. Łączniki, które tak naprawdę są tutaj po to, żeby tworzyć elementy na przykład do jakichś konkretnych obiektów, na przykład jakieś łapy, czy jakieś właśnie skrzydła, czy jakieś takie rzeczy. Tak na marginesie, to ten druk 3D jest w bardzo zaawansowanej formie. Oczywiście nie tylko zwierzęta otrzymują swoje jakieś, nie wiem, łapki uszkodzone, ale również drukuje się kończyny dla ludzi. Więc można też się pobawić w ten sposób. Możemy też popróbować takiego projektu, jak stworzyć własnego dinozaura, no ale czy to jakiś taki szkielet. Nie do końca to jest według mnie gdzieś tam case tego narzędzia. Myślę, że można spokojnie bazować na kształtach podstawowych. Coś, co może być pomocne w pierwszym projektowaniu naszego, w naszym projekcie, może być narzędzie linijki. Klikamy sobie linijkę. Przenosimy na naszą płaszczyznę roboczą, klikamy w dowolnym miejscu i już mamy zaznaczone, dzięki czemu możemy też odmierzać odległości. To wszystko, co tutaj mamy, jest w milimetrach. I tutaj są właściwości siatki. Ona ma długość 200 mm i 200 mm szerokości. Możemy też sobie to zmienić oczywiście. Na razie zostawiamy tak, jak jest fabrycznie. Jak działa sama konstrukcja programu? Dosyć prosty, intuicyjny sposób. Wybieramy sobie z naszego narzędziownika jakiś konkretny obiekt, na przykład prostopadłościan. Klikamy go lewym przyciskiem myszy, on już jest zaznaczony, przenosimy go na płaszczyznę i ponownie klikamy lewym przyciskiem myszy, dzięki czemu jest na miejscu. I teraz po utworzeniu takiej przestrzeni, po wrzuceniu tego na naszą płaszczyznę roboczą, możemy dokonać kolejnych modyfikacji tego obiektu. Standardowo mamy podane też wymiary, różne odległości i tak dalej, i tak dalej. To, co możemy zrobić, to możemy sobie ten kwadrat powiększyć w tym miejscu albo na przyborniku, który pojawił się po prawej stronie. Możemy sobie manipulować, może zacznijmy z tej strony, możemy sobie manipulować w ten sposób, zwiększając promień, dzięki czemu nasz obiekt będzie bardziej zaokrąglony. Czyli powiedzmy, że pewnego rodzaju kostka do gry lub coś w tym stylu. Kroki, czyli tutaj będzie też bardziej kwadratowy w pewnym sensie. Możemy zmienić długość
szerokość albo wysokość. OK. Możemy oczywiście zmienić też kolor. Te same właściwości możemy wprowadzić poprzez przesuwanie kwadracików, które pojawiają się w tych miejscach. I teraz przytrzymując dany kwadrat lewym przyciskiem myszy, możemy sobie ten obiekt rozciągnąć. Możemy go sobie również rozciągnąć w ten sposób. Stożek, który widzimy w tym miejscu, służy nam temu, żeby dany obiekt podnieść do góry. Teraz zobaczcie, kiedy sobie utworzę taką perspektywę, widzimy, jak obiekt jest przesuwany do góry o konkretne parametry. Wracamy na ziemię, albo nawet nieco ponad. Wybieramy sobie kolejny obiekt. I teraz chcielibyśmy, żeby ten obiekt stworzył nam dziurę w kwadracie, który mieliśmy tutaj wcześniej. Chcemy, żeby niejako wtopił się w tą bryłę. Żeby to zrobić, zaznaczamy sobie obiekt i mamy tutaj dwa elementy, bryła albo otwór. Zmieniamy sobie tą bryłę na otwór. Przesuwamy sobie w dowolnym miejscu. On nam od razu pokazuje, co się stanie, kiedy te obiekty się ze sobą spotkają. Więc zobaczcie, przesuwamy sobie na przykład w naszą bryłę w ten sposób. Zaznaczamy obydwa obiekty, bo tu mamy jeden, tu mamy drugi. Teraz musimy za pomocą myszki zrobić coś takiego, że klikamy lewym przyciskiem myszy, robimy sobie takie pole. Możemy to też zrobić w ten sposób. O. Zaznaczamy sobie obydwa obiekty i tutaj mamy od razu pokazane, że one są zaznaczone. Żeby połączyć obydwa obiekty, klikamy w przycisk grupuj. OK, i widzicie, że w ten sposób stworzyła nam się taka śmieszna dziurka, taki obiekt, dzięki czemu powstał jeden kształt, czyli z dwóch kształtów utworzyliśmy jeden konkretny element. Oczywiście możemy sobie do tego wrócić, możemy cofnąć albo jeszcze raz zaznaczyć, zgrupować. Możemy sobie też kształty duplikować. Jeżeli chcemy stworzyć taki sam kolejny obiekt, to klikamy na pasku Duplicate and Repeat. Mamy obiekt zduplikowany w tym samym miejscu. Przytrzymujemy i przenosimy obiekt w inne miejsce. Możemy również umieścić obydwa obiekty w tej samej linii. Jeżeli chcemy, żeby znajdowały się obok siebie, to ponownie zaznaczamy obydwa obiekty i u góry, w górnym prawym rogu mamy coś takiego jak wyrównaj. Klikamy sobie w tą ikonkę. I teraz mamy szereg różnego rodzaju punktorów, kółek i tak dalej, więc możemy sobie dopasować, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby te obiekty były ze sobą wyrównane. Ja bym chciał, żeby ten obiekt był na tej samej osi, co ten drugi, więc tutaj od razu mi sygnalizuje takie rozwiązanie. Czyli przeniesienie z tej strony na tą stronę
Klikamy sobie w to kółko. Nie, wróć, nie tak. Teraz będą obok siebie. Klikniemy na środek i one teraz są w tej samej osi. No ale oczywiście tych możliwości jest o wiele, wiele więcej. To takie podstawowe elementy związane z tym, jak umieszczać konkretne bloki na naszej płaszczyźnie. Ok, to teraz mamy takie małe wyzwanie, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś stworzyli, co będzie odpowiadało konkretnie na to, co jest tematem tego webinaru, czyli jak modelowanie 3D może gdzieś usadowić się w naszej edukacji wczesnoszkolnej, ale przy założeniu, że projektujemy rzeczy związane z ekologią, zero waste i tą tematyką, jak zaprojektować taki przedmiot w domu. Więc przygotowując się do tego webinaru, pomyślałem, że chciałbym, żeby to było coś, co też ostatnimi czasy bardzo mocno mnie inspiruje. I ponieważ od jakiegoś czasu wspólnie z moją narzeczoną projektujemy różnego rodzaju rozwiązania, mniejsze lub większe rzeczy, zero waste, jakieś takie związane też z less waste, i to jest no, trochę coś, co nas bardzo mocno kręci, więc pomyślałem, że fajnie byłoby spróbować zaprojektować kompostownik. Kompostownik, który po zaprojektowaniu go w tym druku, w modelu 3D, może być również pewnego rodzaju na przykład doniczką. Ponieważ kompostowniki są o wiele większe niż standardowy wymiar płaszczyzny do druku 3D, taki kompostownik zaprojektowany w Tinkercadzie może być na przykład docelowo małą doniczką na jakiegoś kaktusa albo jakiś mały kwiat, na przykład do postawienia na biurku. Tak przy okazji aplikacja Tinkercad umożliwia również wydruk wybranego projektu, to znaczy możemy zamówić wydruk do wydruku 3D i zostanie nam dostarczony kurierem. Nie wiem, jak to działa w praktyce, ponieważ nigdy takiego projektu nie zamawiałem, ale jest to jak najbardziej możliwe. Ja wcześniej przygotowałem taki projekt, żeby sprawdzić w ogóle, jak to działa. On jest tutaj dostępny. To będzie kompostownik składający się z kilku elementów. Kompostownik, który możemy jak najbardziej wykorzystać w naszym domu. Zarówno jest to oczywiście rozwiązanie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale bardziej założenie jest takie, żeby wykorzystać sobie taki kompostownik w naszym domu. Luknę tylko szybko na czat, co tu się dzieje. Słuchajcie, napiszcie może, jak tam do tej pory, czy nadążacie mniej więcej za tym, co mówię, czy wszystko jest jasne, czy może coś jeszcze pokazać, póki jeszcze nie przeszliśmy do projektowania. Ok, i
Tego rodzaju rozwiązanie może być oczywiście tylko przykładowe. Też, jak broń Boże, nie musimy narzucać tego, żebyśmy projektowali takie kompostowniki. I zgadzam się, że to może być skomplikowane dla niektórych, ale też myślę, że bardzo ważna byłaby obserwacja tego, jak to projektowanie, modelowanie 3D wygląda. Na samym początku, co ważne, to jest to, żebyśmy nasze projekty tworzyli w taki bardzo prosty sposób, czyli przy wykorzystaniu podstawowych brył. No ale myślę, że z czasem jak najbardziej jest to możliwe, żeby zaprojektować taki kompostownik w takim formacie, tak jak tutaj. I niech to będzie taką inspiracją dla nas, co można by zrobić na przykład z naszymi dzieciakami. Możemy też robić takie projekty wspólnie, ale docelowo mogą być też inne rozwiązania. Spróbujemy stworzyć taki kompostownik w aplikacji Tinkercad. Wracamy sobie do głównego ekranu naszej aplikacji. Otwieramy nowy projekt. Ok, projektowanie kompostownika zaczynamy od, no powiedzmy, od samego dołu, tak jak to wygląda, czyli od naszych nóżek. Nóżek albo może nawet od bryły. Czyli na początku w tym projekcie stworzymy sobie tą taką podstawę, czyli ten dolny pojemnik, który de facto jest pojemnikiem na tak zwaną ciecz, która powstaje przy kompostowaniu. Ona tam się zbiera. Pod spodem jest taki specjalny kranik, który umożliwia nam to, że możemy sobie na przykład tą powstałą ciecz wykorzystać do podlewania naszych kwiatów. To tak na marginesie. Można to też wykorzystać w pracy z naszymi dzieciakami. Wybieramy sobie taki prostopadłościan, uruchamiamy go i wrzucamy go na naszą płaszczyznę roboczą. Teraz możemy sobie go trochę powiększyć. Przenosimy sobie go na środek. Przesuwamy ten prostopadłościan do góry. Możemy go sobie zawiesić w tej przestrzeni, konkretnie na przykład tak mniej więcej. Tu mamy 16, 17, 19. No powiedzmy, że 19 to już jest ok. On jest trochę kwadratowy, więc tutaj kolejnym krokiem to będzie zmiana tego promienia. Promień ustawiamy sobie trochę, idziemy do przodu suwakami. Czy czerwony kolor może być? No może być, ale możemy też zamienić na przykład na jakiś taki, może nie, bo się zlewa trochę z tłem. Możemy sobie wybrać na przykład taki fioletowy. Jest ok. Wybieramy sobie teraz walec. Walec posłuży nam za nóżki do naszej podstawy. Przechodzimy na płaszczyznę roboczą. Klikamy i teraz spróbujemy sobie to wszystko odpowiednio pomniejszyć. Ja mam cały czas przytrzymany lewy przycisk myszy, bo wygodniej, z mojej perspektywy wygodniej manipuluje się myszką. I z tego, co zaobserwowałem na zajęciach, też dzieciaki częściej wykorzystują po prostu myszkę, żeby sobie
dany obiekt przenosić, dokonywać modyfikacji. Mamy coś takiego, możemy sobie to zatrzymać tutaj. I teraz tak, nie chcemy tworzyć kolejnych przedmiotów, więc będziemy sobie dany obiekt multiplikowali. Tylko najpierw dobrze byłoby podłożyć i sprawdzić, czy jest OK. No, według mnie może być. Może być jak najbardziej. Jest w porządku. Możemy sobie teraz ten obiekt zmultiplikować. Czyli klikamy duplicate and repeat. Mamy drugi, trzeci i czwarty. Mamy cztery elementy, więc możemy sobie zacząć ustawiać pod naszym kompostownikiem. To będzie podstawa. Na razie możemy sobie wrzucić tak, jak jest, a oczywiście jak już będziemy ten projekt szlifować, to możemy sobie dane obiekty wyrównać w jednej linii. OK, tutaj mamy stworzone już wszystkie cztery nóżki. No teraz możemy sobie zaznaczyć i porównać te wszystkie obiekty. Zaznaczamy sobie na przykład te dwa kształty. Wyrównujemy. I one są w jednej linii. Przesuwamy do... Z drugiej strony też możemy sobie to wyrównać w ten sposób, na przykład. OK. Mamy podstawę naszego kompostownika. I teraz ta bryła, która jest tutaj na samym dole, ona nie do końca odpowiada temu, co de facto jest wewnątrz takiego kompostownika, bo na samym dole mamy taką mieckę, w której zbiera się właśnie ten płyn i on jest później bezpośrednio połączona z kranikiem, z takim lejkiem. To, co byśmy chcieli teraz zrobić, to przy użyciu innego obiektu stworzymy tutaj przestrzeń w środku. Czyli zrobimy tak, żeby powstała ta miecka. Już pokazuję, jak to zrobić. Wybieramy sobie kolejny obiekt, montujemy go na naszej płaszczyźnie, przesuwamy sobie i wybieramy sobie parametry. Ja bym chciał, żeby ten obiekt mniej więcej zrobił tutaj, w tym miejscu, taką dziurę, więc musi być jeszcze trochę mniejszy. Powiedzmy coś takiego. Teraz możemy sobie to przenieść do góry, przytrzymując stożek. W tym miejscu. Teraz przydałoby się przekręcić na górę. No i co? No i rozszerzamy nasz obiekt tak, żeby idealnie zmieścił się w środku. Luknąłem tylko kątem oka na czat. Tam się pojawiło pytanie, czy można przeprojektować to do Minecrafta. W Tinkercadzie taka funkcja jest dostępna, tutaj w tym miejscu, ale na etapie stworzonego projektu, czyli wcześniej jakby nie mamy takiej możliwości, możemy dopiero na samym końcu zobaczyć
jak dany projekt działa trochę jak w Minecrafcie, jak to wygląda z klockami Lego też. To są takie bloczki na końcu, ja później to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście też ten webinar jest nagrywany, więc będzie można sobie spokojnie do tego wrócić. Ogólnie jest bardzo dużo tutoriali związanych z Tinkercadem, więc można spokojnie też zobaczyć, jak to działa w praktyce. Ok, mamy naszą bryłę. No dobra, ona jeszcze nie jest tak do końca wtopiona. Ale najpierw zrobimy sobie z tego otwór, bo pamiętacie, tak jak mówiłem na początku, żeby wtopić dwa elementy sobą, jeden z nich musi być zamieniony na otwór. Więc zamieniamy na otwór. Jeszcze sobie to trochę przesuniemy na dół. Coś takiego. Może być, ok. Wybieramy sobie, zaznaczamy te wszystkie elementy i grupujemy. OK. I tak jak widzicie, stworzyliśmy sobie taką fajną nieckę w kompostowniku. Tak jak powiedziałem, na samym dole to jest to miejsce, gdzie gromadzi się woda, czyli taka ciecz, która jest efektem tego, jak powstaje gotowy produkt, czyli kompost. Ona wtedy jest skraplana na tą najniższą półkę, no i później możemy sobie od spodu zacząć wybieranie tego produktu. Przy grupowaniu elementów utworzył mi się jeden kolor. Ja bym chciał, żeby on był wielokolorowy, czyli klikam w tą bryłę. Zobaczcie, tutaj mam paletę kolorów. Mamy też takie okienko wielokolorowe. Po kliknięciu on nam powróci do tego, co było na samym początku, czyli mamy stworzoną jedną bryłę, ale z tymi kolorami, które zdefiniowaliśmy przy początkowym tworzeniu tego obiektu. Mamy pierwszą część gotową. Teraz jeszcze kolejne elementy. Na samym końcu kramik. To, co byśmy mogli zrobić z tym obiektem, to tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy zmultiplikować, dzięki czemu powstałby kolejny poziom i kolejny poziom, czyli trzy poziomy wyżej. Możemy sobie to rozgrupować. Mamy pięć kształtów. Wybieramy sobie jeden konkretny. Duplikujemy. I przesuwamy gdzieś na obok naszej płaszczyzny. Widok z góry może być w tym momencie pomocny. Zrobimy sobie jeszcze jedną duplikację. I to już mamy trzy elementy, z których składa się standardowo taki domowy kompostownik. Na samą górę możemy jeszcze na przykład rzucić jakieś wieczko. Tak tylko pokazowo, bo możemy sobie oczywiście modyfikować dalej taki kompostownik. Robimy to co wcześniej. Tutaj możemy trochę inne rozwiązanie wprowadzić. Możemy zrobić tą nieckę trochę głębszą. Wybieramy po raz kolejny prostopadłościan. Musimy zdefiniować jego długość i szerokość. Możemy sobie również ten obiekt obrócić.
albo po prostu wrócić do tego stanu początkowego. To jest to również możliwe. OK, mamy ten obiekt, więc poszerzamy, stawiamy do góry, przesuwamy. Jest teraz trochę za szeroki, więc musimy go trochę zmniejszyć. No powiedzmy, że coś takiego. Sprawdzamy, czy nie wystaje nam na dole, bo jeżeli by wystawał, no to znaczy, żebyśmy mieli, że tak powiem, dziurę na wylot. Robimy tak jak wcześniej w poprzednich krokach, tak jak pokazywałem, czyli z tego obiektu tworzymy otwór. Zaznaczamy sobie teraz tylko i wyłącznie te dwa obiekty, dwa kształty i grupujemy. Kwestie techniczne związane z kompostownikiem to też jest element, który może być wprowadzony, jeżeli chodzi o taką wiedzę o kompostowaniu, jak to wygląda w praktyce, co warto na tym etapie powiedzieć. Te niższe półki składają się z elementów. My zrobimy tutaj w naszym projekcie tylko dwie przegródki. Druga z nich będzie miała zrobione dziurki. Dziurki, które są właśnie po to, żeby przedostawała się ta ciecz. No i to też jest taka naturalna funkcja kompostownika, dzięki czemu też mamy przepływ powietrza, co z kolei powoduje to, że ten kompostownik nam się nie kisi, tylko jest poprawnie magazynowany. Więc takie dziurki możemy sobie na przykład zrobić przy użyciu kształtu walca. Możemy sobie ten kształt pomniejszyć. No, one będą dosyć mniejsze. Wrzucamy sobie tutaj na naszą płaszczyznę. Pomniejszamy. Słuchajcie, czy taki projekt jest skomplikowany dla pierwszaków czy dla klas 1-3? No to na pewno różnie. Na pewno jest tak, że w zależności od tego, jakie jest doświadczenie w ogóle w tworzeniu takich projektów, czy w pracy z takimi programami graficznymi, ale zakładam, że w takiej perspektywie, jeżeli mieliśmy już do czynienia wcześniej z programami typu Scratch Junior czy z jakimiś innymi aplikacjami, to jest tak naprawdę kolejne narzędzie, które może zostać utrwalone i dosyć szybki sposób przez dzieciaki. No bardzo fajnie na pewno Tinkercad działa w momencie, kiedy pracujemy, że tak powiem, wielopokoleniowo, czyli mamy rodzeństwo na przykład, czy mama, czy tata, i możemy sobie razem zaprojektować jakieś różne obiekty. I to jest tak naprawdę kwestia doświadczenia. Jeżeli byśmy pracowali z tym programem dłużej, to w bardzo szybki sposób możemy wszystkie te elementy załapać. Utworzyłem obiekt, to jest walec, mamy go tutaj na płaszczyźnie, zmieniamy go w otwór, grupujemy sobie, klikamy w grupuj i jest. Jest zrobiony na wylot, jest. Widać go z tej strony. My teraz powinniśmy w tym momencie tą czynność powtórzyć, czyli jeżeli chcielibyśmy stworzyć kolejne te dziurki, musimy sobie również jeszcze raz przyklikać to wszystko po kolei i dzięki czemu będziemy mieli taką właśnie pełną matrycę tych wszystkich obiektów. No ale na ten moment może tutaj się zatrzymajmy, bo też nie chciałbym, żebyśmy jakoś długo spędzili nad tym projektem. Mam nadzieję, że też tam gdzieś pracujecie w tle i możecie też się pochwalić, jak tam wam idzie, na przykład na czacie.
Widzę, że kolejne osoby do nas dołączają. Świetnie. Oczywiście teraz ten kolejny element musimy przenieść na górę. Przesuwamy. Klikamy w tym miejscu. Gotowe. Ten obiekt, który nam jeszcze został, może nam posłużyć na samą górę jako taki bardzo fajny zamykacz do naszego kompostownika. One są trochę ułożone nierówno, ale dzięki czemu na przykład możemy sobie też otworzyć. Mamy też taką funkcję w Tinkercadzie jak Scribble. To jest funkcja, gdzie możemy rysować nasze kształty. Klikamy sobie na matrycy, uruchamia nam się nowe pole. I teraz na przykład za pomocą tego narzędzia możemy sobie zaprojektować na przykład naszą dżdżownicę. Ona jest na tym etapie gotowa. Zmniejszamy sobie ją odpowiednio, zmniejszamy w ten sposób. No i mamy fajny dodatek do naszego projektu. Dżdżownicę możemy wpakować do kompostownika, czyli tam, gdzie jest jej miejsce. Jesteśmy szczęśliwymi, można powiedzieć, rodzicami setki dżdżownic, które produkują nasz kompostownik i bardzo się z tego cieszymy. Taka dżdżownica może być tutaj, albo możemy sobie na przykład ją umieścić w naszym kompostowniku. Cyk. I już jest w środku. Jest ok. Dla dzieciaków to też może być atrakcyjne. Ok. Ten obiekt nie będzie nam już potrzebny na ten moment. Jeżeli chodzi o jakieś tam dodatki, no to możemy sobie jeszcze tutaj na dole umieścić jakiś kranik, na przykład. Możemy też sobie opisać nasz projekt. Klikamy w tekst. Pojawiło nam się tutaj okienko, gdzie możemy wpisać po prostu kompostownik. Możemy sobie tą czcionkę zmniejszyć. I pododawać różnego rodzaju kolejne elementy. I tak patrzę na czas, że powoli też chciałbym przejść dalej, bo jeszcze chciałbym pokazać, jak wygląda to projektowanie blokowe. I też jak stworzyć właśnie swoją klasę, żeby pokazywać swoje projekty. Więc na razie możemy sobie też to zapisać jako kompostownik, czyli nadajemy nową nazwę naszemu projektowi. Wracamy do strony startowej. W Tinkercadzie projekty one zapisują się automatycznie, więc też nie ma takiej, jeżeli coś tam się w trakcie wydarzy, że jakiś projekt nam umyka, no to on również będzie zapisany automatycznie, także nic się nie dzieje. Czyli na spokojnie. Projektowanie blokowe znajduje się w tej części Code Blocks. Klikamy sobie w te pole. Utwórz nowy blok kodu. Oczywiście mamy też tutaj przewodniki, szczególnie w przypadku projektowania w tym kodowaniu blokowym. Będzie to przydatne, bo to jest już trochę bardziej skomplikowane narzędzie, ale z drugiej strony w pewnym sensie odpowiada bardziej temu, co mamy na co dzień na przykład w Scratchu, czyli konkretne płytki, które posłużą nam do tworzenia projektu. Otwieramy sobie nowy projekt. I zobaczcie, że tutaj mamy bardzo zbliżony interfejs do tego, który mieliśmy przed chwilą. Ja bym chciał trochę sobie zwiększyć tą przestrzeń roboczą, bo to jednak będzie dosyć ważne.
Zmieniło nam się kilka elementów, bo narzędziownik mamy przeniesiony z prawej strony na lewą stronę, konkretne obiekty. Mamy też przyciski play, pauza, prędkość i tak dalej, dlatego że kodowanie blokowe to jest proces, gdzie ustawiamy konkretne bloki i konkretne figury i one będą nam tworzyły animacje. Będą nam tworzyły GIF-a, który możemy sobie później zapisać i na przykład umieścić albo odtworzyć na naszym komputerze. Czyli na przykład moglibyśmy stworzyć animację rakiety. No trochę tak, nie mamy trochę czasu zbytnio, żeby aż tak mocno w to wchodzić, ale jak najbardziej jest to możliwe. Te projekty są też dostępne do remiksowania. Tutaj odbywa to się w sposób też dosyć intuicyjny, ale trochę jednak bardziej skomplikowany na pierwszy rzut oka. Na początku również wybieramy sobie konkretny kształt, przenosimy go na naszą płaszczyznę roboczą. Oczywiście na początku, znaczy może nie oczywiście, bo to nie jest oczywiste, ale na początku nic nam się tutaj nie uruchomi. Musimy sobie zdefiniować konkretne parametry, czyli rozwijamy sobie tą strzałkę tutaj. Mamy długość, szerokość, wysokość, mamy kolor. Na przykład zmieniamy sobie na jakiś taki zielony. Jak sprawdzić, że dane narzędzie nam się uruchomiło, że dany obiekt jest na płaszczyźnie roboczej? Musimy kliknąć u góry przycisk Play. Pojawia nam się na naszej przestrzeni. Teraz, jeżeli chcemy dodać konkretny, kolejny obiekt, przenosimy tą płytkę poniżej. I widzicie, automatycznie ustawiamy się na środku, bo to narzędzie działa w ten sposób, że jeśli uruchamiamy kolejne obiekty, to one zawsze będą nam się pojawiały na środku, jeżeli tego nie zmienimy. Ale jeżeli chcemy dodać ten obiekt, żeby pojawił się na przykład obok, albo poniżej, albo powyżej, musimy dodać obwód ruchu. To jest ten klocek i teraz wybieramy sobie jakieś konkretne parametry względem konkretnej osi. Akurat w tym przypadku on nam się przesunął do prawej strony. No albo możemy sobie zmienić, że pójdzie nam w prawo i trochę w górę. Względem osi X i Y, ja wiem, że to są rzeczy, które nie są gdzieś tam gdzieś na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ale można to jak najbardziej potraktować intuicyjnie i to jest też dobra przestrzeń do eksperymentowania, do tworzenia obiektów. Możemy sobie po kolei zmieniać, modyfikować w dowolny sposób i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie również te obiekty obracać, na przykład względem osi X. Zrobi nam się obrót w tą stronę. Inne elementy, które są tutaj na narzędziowniku, dotyczą na przykład skalowania obiektów. Możemy sobie oczywiście kopiować. Możemy sobie powtarzać w pętli to wszystko, co tutaj się dzieje. I na przykład chcemy powtórzyć 3 razy cały ruch. No to nam się powtórzy i wyjdzie w ten sposób. Powtórzenia, te wszystkie elementy, które gdzieś już, które myślę, że też dobrze znacie, pracując na waszych aplikacjach typu Scratch Junior. Jeżeli chodzi o obiekty, no to tutaj mamy
te wszystkie elementy, które były w Tinkercadzie zachowane, jaki jest efekt końcowy takiego projektu. Możemy sobie udostępnić taki projekt albo w formacie screenshotu, albo GIF-u. On nam pokazuje, jak dany GIF będzie wyglądał. Teraz musimy chwilę poczekać, aż dany obiekt zostanie zaimportowany, spakowany do odpowiedniego formatu. To trochę trwa. To muszę przyznać, że zdziwiło mnie to mocno, że jest to taki długi proces. OK. Możemy sobie na przykład zapisać gdzieś na biurku w dowolnym miejscu i taki GIF mamy pobrany. Albo na przykład zapisać jako screenshot. Tak to mniej więcej wygląda. To oczywiście nie jest animacja, tylko efekt końcowy obiektu, który nam powstał. Jeżeli chodzi o zapisywanie projektów w Tinkercadzie, w tej takiej wersji podstawowej, to również możemy zapisać za pomocą eksportu do pliku graficznego. Więc jeżeli chodzi o projektowanie 3D blokowe, to jest nowa funkcjonalność Tinkercada. Dopiero do niedawna mieliśmy tylko podstawową funkcję. Teraz od jakiegoś czasu możemy sobie również tworzyć na takiej makiecie. Myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, które możemy przetestować i spróbować, jak działa w praktyce. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do naszego projektu. Do projektu 3D. OK, mamy taki kompostownik. Możemy teraz mu dodać konkretne parametry. Tutaj macie od razu pokazane, to jest oryginał projektu, który stworzyłem ja. Możemy skomentować, podzielić się. Możemy dodać jakiś inny obraz, który na przykład jest wynikiem naszego szkicu. Czyli tworząc taki projekt w 3D, możemy też już tworząc konkretne na przykład zadanie dla uczniów, poprosić o to, żeby dołączyli nam do tego projektu jakiś szkic albo na przykład jakąś animację czy coś innego, co powstało na etapie prototypowania. Możemy sobie również nadać, może ja cofnę na chwilkę jeszcze, żeby było widoczne. W tym miejscu mamy takie koła zębate, czyli właściwości danego projektu. Uruchamiamy. Możemy sobie dodać krótki opis projektu, otagować go w pewien sposób. Prywatność, czyli jeżeli chcemy, żeby ten projekt był publiczny, co tym samym wiąże się z tym, że będzie dostępny do remiksu, musimy kliknąć, że jest widoczny dla wszystkich, dzięki czemu od tego momentu będzie możliwość wyszukiwania tego projektu. Możemy sobie również zmienić atrybut naszej licencji, która jest wykorzystywana w tym projekcie, czy do użytku niekomercyjnego, czy komercyjnego. Standardowa atrybucja pozwala na kopiowanie przy zachowaniu autora projektu. To jest zarówno jeżeli chodzi o Tinkercad, jak i inne gdzieś tam programy takie dostępne szeroko online. Myślę, że to jest bardzo popularna metoda. I samo remiksowanie projektów jest też dosyć dobrą praktyką. No tak jak powiedziałem wcześniej, można też przy okazji wprowadzić, czym to w ogóle jest, dlaczego wykorzystujemy projekty innych osób, co możemy z tym zrobić, w jaki sposób możemy pracować, żeby zachować to wszystko od strony legalnej.
Mamy Tinkercad. Można sobie oczywiście modyfikować dalej te projekty. Teraz jak stworzyć klasę i jak możemy uruchomić nasze projekty, jak możemy dodać naszych uczniów do naszej klasy. Tinkercad pozwala na to, żebyśmy utworzyli klasę i żeby w naszej klasie znajdowały się projekty, czyli też możemy sobie oglądać projekty naszych uczniów. Wybieramy ikonkę u góry nauczanie. No i tutaj możemy sobie wybrać naszą podstawową rolę. Ok, wybieramy, że jesteśmy nauczycielem. Będziemy chcieli to przejść w ten sposób. Tutaj mamy też dostępne różnego rodzaju dodatki, ale one są standardowo stworzone w języku angielskim. Jakieś pismo dla rodziców, które wyjaśnia sposób wykorzystania aplikacji przez nas na lekcjach. Są też pokazane lekcje, jak rozpocząć projektowanie, jak wygląda drukowanie 3D na przykład. No to jest wszystko w języku angielskim. Niestety na ten moment gdzieś tego spolszczenia nie ma. Są to też oczywiście skróty klawiaturowe, klawiszowe, jakieś dekoracje, plakat, również w języku angielskim, ale można się też pobawić i spróbować też to w pewien sposób przetłumaczyć. Wybieramy swoją funkcję jako nauczyciela. Możemy zaprosić uczniów poprzez kod zajęć, czyli będzie udostępniony nam kod, dzięki czemu nasi uczniowie będą mogli dołączyć do naszej klasy. Klikamy odpowiednie zgody. Jesteśmy nauczycielem, mamy prawo do moderowania uczniów. Wszystkie kwestie formalne do doczytania możecie sobie też później doczytać, jak to wygląda. Zakładka zajęcia. Chcielibyśmy utworzyć nowe zajęcia. Wybieramy ekopomysły. Możemy sobie od razu zaznaczyć ten przedział. Powiedzmy, niech to będzie trzecia klasa, 8-9 lat. Temat nauki przyrodnicze. Otwieramy nasze zajęcia. Teraz jak sobie wejdziemy w te ekopomysły, to nie mamy tutaj żadnych uczniów, ponieważ nikt jeszcze nie otrzymał kodu naszej klasy. Kod klasy znajduje się w tym bloku. Mamy taki duży kod. To, co musimy zrobić, to skopiować ten kod i dołączyć do naszych zajęć. Zanim przejdziemy do tego, że dołączamy do zajęć, no to jest takie miejsce, gdzie możemy dodać naszych uczniów, możemy nadać konkretne pseudonimy lub po prostu zostawić te pole jako puste, imię i nazwisko, zapisać zmiany i później przy logowaniu do programu dzieciaki po wpisaniu tego kodu będą w tym miejscu tutaj na naszej liście. To jest taki dodatek. Ja myślę, że to nie jest też jakieś narzędzie, które super odpowiada na nasze potrzeby. Możemy też spokojnie pracować na przykład nie logując się z tej pozycji nauczyciela ani ucznia, tylko po prostu gdzieś anonimowo surfując sobie po tej stronie i tworząc projekty w taki sposób anonimowy. Ale jeżeli byśmy chcieli na przykład poprowadzić zajęcia cykliczne, czyli na przykład 10 zajęć i na końcu chcielibyśmy, żeby te projekty były takie dosyć konkretne, żeby odpowiadały na
na to, jaki jest temat naszych zajęć, to możemy sobie taką funkcję również uruchomić. Ok, wróćmy sobie jeszcze na chwilkę do projektu, bo też mi się przypomniało, że jeszcze kwestia tego, jak zmienić ten projekt, jak on będzie wyglądał, jeżeli sobie go zmienimy na klocki. No tutaj mamy u góry okienka, kiedy możemy sobie obejrzeć podgląd, jak to będzie wyglądało blokowo, jak będzie wyglądało przy użyciu cegieł. No i dobra, no i taki kompostownik w Minecrafcie może nie jest jakiś szczególny, nawet dostaliśmy w prezencie jakieś drzewko, które jest tutaj przyklejone. Ale ze względu na to, że jest bardzo mało elementów i ten napis jest niewidoczny, tak mniej więcej to będzie wyglądało w Minecrafcie. Możemy też sobie przeskalować ten projekt, możemy sobie też go uruchomić w większym stopniu szczegółowości. No tutaj już mamy trochę lepiej to wygląda, ale nadal nie widzimy naszej nazwy. Ale to jest coś, co przykuwa uwagę i Minecraft i to projektowanie jest cały czas popularne i myślę, że to może być dobry punkt zaczepienia, żeby też zmotywować w pewnym sensie naszych uczniów do tego, żeby tworzyli takie projekty. Teraz jakby to wyglądało w przypadku Lego, od razu nam się pojawia w ten sposób. I tak jak mówiłem na początku, my nie mamy możliwości manipulowania na tym etapie tym projektem, nie możemy dokonywać zmiany. To, co jedynie możemy zrobić, to podejrzeć, jak wygląda taki efekt końcowy. Trochę większy stopień szczegółowości. Lukam szybko, jak wygląda moja dżdżownica. Ona jest tutaj gdzieś w środku, ale jest po prostu jednym małym elementem. No, wygląda to już dosyć fajnie. Myślę, że jest ok. Możemy sobie taki projekt wyeksportować, możemy go sobie udostępnić i ściągnąć na przykład w tym miejscu kompostownik Lego. Mamy obraz ściągnięty. Tak to wygląda, jeżeli zaczniemy konwertować ten program w ten sposób. Tinkercad, przeglądając jeszcze kolejne projekty, też trafiłem na inne rozwiązania. Zobaczcie też tak, żeby Was trochę zainspirować, to pokażę może jeszcze inne projekty, które są już gotowe. Ja również nie jestem twórcą tego projektu, ale on się uruchomił ze względu na to, że próbowałem zremiksować projekt innego użytkownika. Podejrzewam, że będzie się dosyć długo otwierał, bo jest już dosyć skomplikowany. Zobaczcie, jakie rzeczy możemy zaprojektować przy użyciu tej aplikacji. No tutaj już mamy cały gotowy projekt. To już jest taki projekt designu całego obiektu. Oczywiście odpowiednio zminiaturyzowane formy. To jest taki domek, który może być domkiem dla lalek chociażby, czy coś takiego. Jest makietą projektu domku jednorodzinnego z wszystkimi detalami, z basen, jakieś obiekty, sofa, kanapa, samochód i inne rzeczy.
możemy w dowolny sposób dokonywać remiksu. Nie zawsze to będzie możliwe, na przykład nie będzie możliwe przeskalowanie tego projektu, bo on już jest tak ustawiony, ale będzie można go sobie również w dowolny sposób zmodyfikować. I też na zajęcia to może być fajny pomysł na to, żeby dać też taką przestrzeń naszym uczniom. Słuchajcie, mamy taki projekt, jaki jest wasz wymarzony projekt domu, co byście mogli zmienić w tym projekcie, co wydaje wam się interesujące, co nie, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden element. A drugi element, to myślę, że to też może być dobry punkt do omówienia tego, czym są miniatury, jak to wygląda w sztuce, w designie, czym w ogóle jest to pojęcie miniatur. W bardzo fajny sposób możemy też zahaczyć nie tylko o nauki ścisłe czy przyrodnicze, ale na przykład właśnie też o sztukę. Coś, co bardzo, bardzo, bardzo fajnie działa, co może być też fajnym pomysłem na zajęcia, to jest próba stworzenia takiego wymarzonego ogrodu zabaw, takiego placu zabaw. To też może być fajny pomysł na to, żeby poprowadzić takie zajęcia w podobny sposób, czyli też możemy rozpocząć od takiego projektowania i wymyślania pewnego rodzaju historii. Później możemy przejść do tworzenia własnych pomysłów, projektowania na przykład na kartce czy przy użyciu klocków Lego, aż w końcu możemy przejść do aplikacji Tinkercad i możemy sobie stworzyć mój wymarzony plac zabaw. On jest tak naprawdę dosyć skonstruowany na dosyć prostych elementach. Tutaj nie ma za dużo obiektów, mamy jakieś prostokąty, mamy jakąś kulę ściętą na dwie połówki, proste kąty, kwadraty, walce. To wszystko, co jest najprostsze z tych naszych podstawowych kształtów, dzięki czemu jakby też ten projekt daje też taką radość tworzenia, że nie musimy używać jakichś skomplikowanych mechanizmów, tylko możemy w prosty sposób coś takiego zaprojektować. A tak na marginesie, to jeżeli mieliście do czynienia wcześniej, to jeżeli nie, to polecam zestaw z Lego Creationary. To jest bardzo fajny zestaw do tworzenia własnych projektów, ale też w formie gry. I mamy podstawowe klocki, mamy kostkę do gry, mamy też karty. W zależności od tego, co wypadnie na naszej kości, naszym zadaniem jest stworzenie takiego projektu. Ok, słuchajcie, powoli lądujemy. Ja jeszcze sobie tylko uruchomię na chwilkę mój pulpit, że potrzebuję dosłownie chwilki. Okej.
To jest jeszcze raz to, co udało nam się też stworzyć. Tak to wygląda w podglądzie z poziomu naszego zdjęcia. Zahaczając trochę o tematy związane z tym, jak to się ma do naszej podstawy programowej, no to rzeczywiście jakby projektując i tworząc takie elementy, mamy co najmniej kilka różnych poziomów związanych z podstawą programową, szczególnie z edukacją matematyczną, czyli jakieś projektowanie przestrzenne. Mamy też powołanie się na obiekty. Możemy porównywać też te obiekty pod kątem długości, kształtu, czy też manipulowanie na płaszczyźnie wspiera dziś naukę o obiektach. Możemy się posługiwać tymi pojęciami typu właśnie pion, poziom, skos i tak dalej, i tak dalej. Lub możemy też zacząć wyodrębniać te konkretne obiekty. Z edukacji informatycznej, no to te podstawowe narzędzia, komputerowe. Możemy skorzystać ze stron internetowych, na których znajdują się aplikacje do kodowania, programowania. Wykorzystujemy też te możliwości technologii do komunikowania się. I to, co bardzo ważne, to też te elementy, to, co dzisiaj mam nadzieję, że gdzieś wybrzmiało, związane z edukacją przyrodniczą, czyli takie jakby pierwsze kroki do segregowania śmieci, do tych działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, do zrozumienia w ogóle, jaki jest sens w tym, że segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę, kompostujemy itd., itd. Co to znaczy, że chronimy przyrodę, że chronimy też naszą przyszłość, która jest też gdzieś tam ograniczonym zasobie. I to wszystko możemy połączyć przy wykorzystaniu takiego scenariusza z modelowaniem 3D. Także mam nadzieję, że jeżeli nie korzystaliście wcześniej z takiego narzędzia, to jest dobry moment, żeby zacząć myśleć o tym, jak projektować modelowanie 3D, jak zacząć tą naszą przygodę z modelowaniem 3D. I wrzucę Wam teraz może na koniec jeszcze linki. One też się pojawią pod nagraniem naszego webinaru. Od razu też przykleję link z naszymi kolejnymi webinarami. Wrzucam sobie tutaj na czacie. Mam nadzieję, że okej. Okay. U mnie to jest jakoś tak na żółto, więc wy chyba to widzicie inaczej u siebie. W każdym razie Sketchbook, Mechabricks, Tinkercad, Menti, no to to narzędzie do zbierania informacji o tym, jakie są nasze potrzeby, jakie są potrzeby do poprowadzenia naszych zajęć. I teraz jeszcze to jest ten moment, żeby też wrzucić informacje o tym, jak możemy pobrać zaświadczenie. O, już jest ta informacja udostępniona. Możemy sobie pobrać zaświadczenie z przebiegu naszego dzisiejszego webinaru. I na koniec jeszcze tak dajcie znać, czy może są jakieś pytania, czy chcielibyście jeszcze o coś zapytać. To jeszcze mamy chwilkę, żeby gdzieś poruszyć jakiś konkretny temat. Też polecam, mamy bardzo dużo filmików na stronie Tinkercad. Są też filmiki na YouTubie, można sobie zobaczyć. Ja jeszcze też rzucę link do tego filmiku o nauczycielce. To za momencik. Filmik na YouTubie o historii nauczycielki, która pracując z uczeń z gimnazjum, zaprojektował i wydrukował w 3D ramię. To jest link do tego filmiku. Trwa 11 minut, więc na spokojnie możecie sobie go obejrzeć.
Okej, okay, no to w takim układzie, jeżeli nie mamy więcej pytań, to ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy webinar. I polecam projektowanie, modelowanie 3D. Fantastyczne narzędzie, ale możemy rozpocząć od tego, jak wykorzystać na przykład podstawowe klocki Lego, do tego, jak zacząć myśleć w ogóle o takim projektowaniu, i później te pomysły możemy przenieść do aplikacji mobilnych. Zapraszamy na nasze kolejne webinary. Najbliższy już wtorek. Pamiętajcie też o tym, że po Bożym Ciele nie będzie naszego spotkania, będzie w kolejnym tygodniu. Życzę Wam przyjemnego wieczoru, przyjemnego weekendu i bardzo dziękuję również. Dziękuję za spotkanie, dziękuję też za Waszą aktywność i do zobaczenia ponownie. Dziękuję.